Szanowni Państwo, tradycyjnie okres świąt Wielkiej Nocy jest okresem, kiedy spotykamy się tutaj w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia, żeby Państwu podziękować za to, że jesteście tutaj, pracujecie i poświęcacie 1/3 swojego życia dla dobra tego szpitala i dla dobra pacjentów. I za to chciałem Wam serdecznie podziękować. Myślę, że zespoły, które są na poszczególnych oddziałach, na tyle są zgrane i dobre, że dbacie o tych, którzy u nas się leczą. Jesteście ludźmi, na których można polegać i którzy pracują dla dobra tego szpitala. I za to wszystko chciałbym Wam podziękować w imieniu całego zarządu tego szpitala. Ale nasza praca nie byłaby tak dobra, tak mocna, gdyby nie współpraca z naszymi właścicielami, naszym zarządem powiatu. I dlatego też chciałem tutaj na ręce pana starosty Mariusza Węgrzynowskiego chciałem za te dni i lata, które poświęca dla tego szpitala, chciałem serdecznie podziękować. Jak również, którego również tutaj serdecznie wśród nas witam. Witam serdecznie pana Leszka Ogórka, wicestarostę. Członka zarządu panią Elżbietę Łojszczyk. No i człowieka, który właściwie większość czasu, nie tylko w starostwie, ale spędza i w tym szpitalu, nadzoruje, dogląda i tak dalej, członka zarządu pana Michała Czechowicza. Ale cóż by to było za spotkanie, jakby z nami nie był nasz kapelan naszego szpitala, ksiądz Włodzimierz Moraczewski, którego również serdecznie witam. Witam wszystkich zebranych tutaj i myślę, że oddam głos panu staroście, który parę słów do nas kieruje. Panie prezesie, szanowni państwo, czcigodny księdze kapelanie, czas wyjątkowy, czas przedświąteczny, czas przygotowania się do tych świąt, które są najważniejsze. Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze na całym świecie. Bo tutaj obchodzimy pamiątkę męki, ale też zmartwychwstania Syna Bożego. Czyli tak jak Pan Bóg powiedział, że Jego Syn zmartwychwstał i pokazał, że jest Bogiem. To jest wyjątkowy czas, jeśli chodzi o przemyślenie swoich trudnych czasami kwestii. To jest czas, kiedy analizujemy nasze życie, przygotowujemy się do tych świąt, patrząc również wstecz na to, co wydarzyło się dobrego, ale również i złego. I chcemy to naprawiać, szczególnie przy świątecznym stole, kiedy spotykamy się z rodziną, spotykamy się z bliskimi. To jest dobry moment, żeby przeprosić za te wszystkie niedobre sprawy. To jest dobry moment, żeby w ogóle porozmawiać w dzisiejszym czasie, kiedy wszyscy są już tak bardzo zapędzeni, żeby być z rodziną, być ze znajomymi i być może coś w swoim życiu zmienić. Oczywiście czas wyjątkowy, czas Wielkiego Postu, w jakim jesteśmy, czas Triduum Paschalnego, które będzie w przyszłym tygodniu, to jest ten moment zastanowienia się, refleksji nad naszym życiem, co byśmy chcieli, czy co powinniśmy tak naprawdę zmienić. Ale, drodzy Państwo,
Ja w tym momencie bardzo serdecznie chciałbym się tutaj dołączyć do podziękowań Pana Prezesa dla wszystkich Państwa. Zawód, który wykonujecie, to jest tak naprawdę misja. To jest powołanie i służba na rzecz drugich ludzi. Tych, którzy są potrzebujący. Tych, którzy cierpią. Tych, którzy częstokroć zostają opuszczeni przez rodzinę. I Wy jesteście wtedy tymi, którzy są tą podporą, dajecie nadzieję, dajecie serce, dajecie uśmiech. Czasami wystarczy nawet uśmiech, żeby osoba chora została z taką wewnętrzną refleksją, że nie jestem obojętna, nie jestem obojętny dla drugiego człowieka. Ktoś zauważa moje istnienie, zauważa mnie. To jest wyjątkowy zawód, wyjątkowe Wasze działanie, o którym słyszymy na co dzień. Mówią to byli pacjenci, mówią to osoby, które korzystają z usług szpitala i mówią dobrze o Tomaszowskim Szpitalu. Owszem, nigdy nie będzie idealnie, bo jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma również i słabsze dni, gorsze, więc nie wszystko się układa idealnie, ale w tej współpracy z ludźmi naprawdę Państwo stajecie na wysokości zadania, zachowujecie się wzorowo i za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować, bo to jest wyjątkowy obszar, wyjątkowy obszar. To nie jest urząd, który jest czynny 8, czasami 10 godzin, tylko to jest miejsce, gdzie chorzy są obecni cały czas, 24 godziny na dobę, przez wszystkie święta, wszystkie dni w roku. I Wy pomimo niedogodności stawiacie się po to, żeby im służyć. Czasami jesteście bardzo zmęczeni, ale jednak to poczucie odpowiedzialności związanej ze służbą drugiemu człowiekowi przeważa i za co ja dzisiaj chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. I drodzy Państwo, to nie jest tak, że my tylko przychodzimy tutaj dwa razy w roku na te spotkania świąteczne. Oczywiście Pan Michał jest praktycznie każdego dnia, ale interesujemy się tą problematyką, która jest w szpitalu. Jak to rzeczywiście wyglądają te sprawy, jakie są wyzwania, co powinniśmy z naszej strony czynić, żeby można było powiedzieć, że ta jakość, jeżeli chodzi o samo leczenie w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, jest na jak najwyższym poziomie. Bardzo się cieszymy i to trzeba powtórzyć, to musi wybrzmieć, że piąty rok z rzędu tutaj z Panem Michałem, który kontroluje pewne rzeczy, podkreślamy. Piąty rok z rzędu Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie przynosi straty. To jest ważne, a trwają różnego rodzaju remonty, trwają zakupy sprzętu medycznego, czyli stan, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej spółki, jest naprawdę na dobrym poziomie. Także dziękuję za to wszystko. Życzę Państwu, aby Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarzał Was wszystkich bardzo osobicie takim strumieniem łask, zarówno na czas świąt Wielkiej Nocy, jak i również na kolejne miesiące i lata. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać i chciałbym Państwu podziękować za Waszą dobroć, za Waszą opiekę, za Waszą miłość, za Waszą to, że niesiecie pomoc drugiemu człowiekowi w najbardziej dla niego potrzebnej chwili. A z okazji świąt życzę Państwu zdrowych, ciepłych, pogodnych, rodzinnych świąt, ciepłych. Niech ten zmartwychwstały Chrystus przyniesie Państwu miłość, nadzieję na lepsze jutro i wesołego Alleluja. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, ja również dołączam tutaj do życzeń i podziękowań skierowanych przez Pana Starostę. Z całego serca Państwu dziękuję za piękną misję, którą Państwo wykonujecie jako lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze oraz cały personel szpitalny. Z okazji tych zbliżających się świąt życzę przede wszystkim godnego i takiego głębokiego przeżywania Wielkiego Tygodnia, by wpłynęło to na Państwa, na pogłębienie Państwa wiary. Zmartwychwstały Chrystus w niedzielę zmartwychwstania niech Pan przynosi wszelkie błogosławieństwa i łaski. Dziękuję bardzo. I opiekun nasz, Michał Czechowicz. Panie Prezesie, Panie Dyrektor, Szanowni Państwo, no jakby podgarniam, jak to zawsze żartobliwie mówię,
Ciężko już mówić, moi przedmówcy chyba podziękowali za wszystko. Natomiast podziękowań nigdy za wiele. Ja dziękuję każdemu Państwu z osobna i wszystkim razem. W większości, prawda, znamy się. Oddajecie Państwo tu swoje serce. Pan prezes, jedna trzecia. Niektórzy pewnie połowę swojego życia tutaj spędzają na różnego typu dyżurach. Bardzo Państwu dziękuję za ten okres. Za te 5 lat, o których Pan Starosta powiedział, prawda, jeżeli chodzi o tą kadencję. Dzięki Państwu zaangażowaniu i kierownictwa szpitala, ten szpital się rozwija. Wiadomo, szpital jest jako budynek już wiekowy, wymaga ciągłych remontów, udoskonaleń. Natomiast patrząc z perspektywy tych kilkudziesięciu milionów, które zostały wydatkowane, wierzę, że przynosi to efekt wymierny, pozytywny dla naszych pacjentów, którzy na co dzień są tutaj leczeni, jak i dla Państwa, którzy świadczycie tą pomoc, niesiecie tą pomoc i możecie korzystać z tych udoskonaleń, które udaje nam się tu wspólnie, podkreślę jeszcze raz, również dzięki Państwu zaangażowaniu kupować i unowocześniać ten nasz szpital. Szanowni Państwo, na te zbliżające święta życzę wszystkim, przede wszystkim spokoju. Tym wszystkim, którzy będą pracować w te święta, będą dyżurować, abyście mieli jak najmniej pracy, ale to, co najważniejsze, będziecie z pacjentami, którzy nie będą mogli być ze swoimi bliskimi ze względu na stan swojego zdrowia. Życzę pogodnych świąt, zdrowych i wszelkiego błogosławieństwa na te święta i na pozostałą część, proszę Państwa, roku. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. A życzenia w imieniu zarządu szpitala złoży pani doktor Aneta Czupryniak. Może już nie będę przedłużać. Chciałabym tylko nam życzyć, żeby te święta stanowiły również dla nas taki nowy początek, żebyśmy mogli pracować dalej w zespole, żebyśmy się razem rozumieli i żebyśmy mogli liczyć na wsparcie również zarządu. Jak zawsze. Jak zawsze. Także wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędlinę i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerze. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chwalimy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.